Hejka kochani, dzisiaj Was witam w innej odsłonie. Przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale sami zrozumcie, święta, zamieszanie, prezenty, gotowanie i tak dalej. Więc dzisiaj ja zostanę Waszym lektorem, a jak widzicie, obok Jacka mamy tutaj pakuneczki, dużo zamówień z ASOS, więc trochę openingu. Ja będę Wam mówić, Jacek będzie Wam pokazywał, więc zapraszamy do oglądania. Dobrze, otworzymy sobie może pierw małą paczkę. Jacek jakby prezent otwierał, skupienie na twarzy. Otwieramy pierwszą rzecz. Co my tutaj mamy? Przypuszczam, że to jakaś koszulka bądź spodnia. Nie wiem, co dotarło w tym zamówieniu, bo tutaj zamawiałam 3 paczki, 4. Mamy tutaj koszuleczkę na ramionczkach. Już ją znajduję. Ile ona kosztowała? Jak znajdę. Ta koszulka kosztowała 19 zł na stronie ASOS. Jest opisana jako czarny podkoszulek z zabudowanym dekoltem. Bardzo fajna, mam nadzieję, że nie będzie za duża. Ja uwielbiam czarne koszulki, więc dla mnie jak najbardziej. Otwieramy kolejną rzecz. Co my tam kolejnego mamy? I tutaj mamy krótką bluzę dresową, oversize. Taka tkanina misiowa i jest ona bardzo duża. Trochę mnie to dziwi, ale okej. Ja i tak będę w tym chodzić, bo mi się ona bardzo podoba. Może być trochę za duża, może trochę wisieć. Widzę, że rękawy ma ok, tylko jest bardzo szeroka. Jest ona w rozmiarze 54, no to może wzięłam za dużą, ale ja wolę wziąć za dużą niż mieć za małą. Bardzo fajna. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, tutaj z tego samego zestawu. Ja już wiem, co to jest, bo poznaję po kolorze, ale Jacek jeszcze tego nie wie, więc tutaj rozpieczętuje nam nasze opakowanie. I mamy tutaj gorsetowy podkoszulek z tkaniny froty w kolorze czekoladowym. I było to w takim zestawie. I tutaj już zamówiłam odpowiedni rozmiar, tak mi się wydaje, ale... No okej, damy radę jakąś z tą bluzą. Bardzo mi się podoba, czy nawet do spania, czy do wyjścia. Fajna frota. Super to wygląda. Ja jestem zadowolona. I jeszcze nie powiedziałam, wcześniejsza bluza kosztowała 39 zł, a bluzka kosztowała 29 zł. Więc uważam, że to nie jest duża cena jak za taki fajny komplecik. Były też spodenki, ale ze spodenek zrezygnowałam. Przejdźmy do dalszego otwierania. Widzę już, co Jacek tam ma i to jest bardzo ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że nie będzie na mnie za duże. Jeśli chodzi o wybieranie odpowiedniego rozmiaru, no to jestem w tym bardzo słaba. I są to dzwony w panterkę. Oj, widzę, że są dosyć duże. Chyba trzeba będzie je troszkę zmniejszyć, bo widzę, że w pasie są duże. Jest tutaj opis do tych spodni. Spodnie z szerokimi nogawkami i wzorem w panterkę. Kosztowały one 69 zł. Bardzo mi się podobają, bo są bardzo rozciągliwe, ale widzę, że trochę wzięłam za duży rozmiar, jak zwykle, ale myślę, że nie będzie problemu z przeszyciem trochę nogawek, żeby były węższe i zrobieniem sobie dobrych z nich spodenek. Więc ja i tak jestem zadowolona. Jacek chyba też? No nie wiem, ja nie wiem, się mi. I kolejną rzeczą, już też widzę, co to jest. Jest to t-shirt oversize z uniwersyteckim nadrukiem North Carolina w kolorze czekoladowym. Kosztował on 49 zł, wydaje mi się, że tutaj są bez przecen. A ja mam w przecenach trochę niżej. Jacek, możesz pokazywać. Niżej. O. I jest on bardzo fajny, jest on taki duży, będzie luźny. Też może być i do chodzenia, i do spania. Ja myślę, że będę w nim normalnie chodzić. Jest on bardzo fajny, a jak materiał widzę, że też jest dobry. Jacek może tutaj zmacać i pokazać palcem, czy jest ok, czy nie ok. Jak? Może być. Dobrze, widzę, że tutaj to jest całe zamówienie, więc przechodzimy do kolejnej paczki. A
kolejna paczka jest dosyć większa, więc myślę, że tutaj są moje dwa zamówienia. Mam taką nadzieję. Tutaj Jacek wyciąga pierwszą rzecz i ja już myślę, że wiem, co to jest. Chociaż nie można być pewnym, a to jest kardigan. Jest to jasno-brązowy kardigan o wydłużonym fasonie. Kosztował on 69 zł, ale wydaje mi się, że on był na przecenie i był tańszy. Posiada on również kieszonki. Jaki materiał? Pokaż. Milusi materiał, bardzo milusi. Myślę, że będzie dość cieplutki. Bardzo mi się podoba. Jest to rozmiar XL. I bardzo ładny, taka kawa z mlekiem. Widzicie, jak Jacek składa ubrania. Co tam Jacek wyłowił? Mamy tutaj nerkę. Jest to nerka z Adidasa. Ona była za 69 zł. Czarna, aksamitna saszetka nerka. Posiada dwie kieszonki. I widzę, że jest bardzo mała w porównaniu do mojej. Możemy pokazać moją, tylko nie wiem, co się z nią stało. Bo była, ale się zmyła. Dobra, nieważne. Moją ostatnią nerkę, którą zamawiałam, była bardzo duża. Bardzo, bardzo duża. I ma tutaj taki, Jacek pokazuje, meszek. Zamsz. Jest ona odpinana, zapinana. Mam nadzieję, że będzie na długość dla mnie dobra. Bardzo mi się spodobała, bo mam właśnie w kolorze beżu, a teraz chciałam mieć w kolorze czarnym. Więc mam nadzieję, że będzie git. Otwierajmy dalej, tam jeszcze jest trochę rzeczy. Widzę, że Jacek wyciąga coś czarnego, a czarnych rzeczy to jest dużo. I możliwe, że to jest taka sama koszulka, którą wcześniej zamówiłam, bo zamówiłam takie dwie przez przypadek. Ale nie jest to ta koszulka. A, są to spodnie. Są to spodnie szerokie. Widzę, że one są tutaj dosyć wąskie w pasie, ale mają gumkę, więc myślę, że będą rozciągliwe. I są o dziwo dosyć krótkie. Mam nadzieję, że będą git. Chociaż troszkę inaczej wyglądały. Mogę Wam tutaj pokazać w podglądzie, który mam na telefonie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Zobaczcie, one tutaj wyglądają inaczej. Są ściągane na dole, a tutaj widzę, że te spodnie nie są ściągane, są dosyć szerokie. Miały być to szerokie dresy, a są to bardzo rozciągliwe, elastyczne dzwony. Więc zobaczymy, przymierzę, jak nie, to sprzedam. I teraz reklama, zapraszam Was na mój Vinted, tam wystawiam dużo rzeczy. Na Vinted jestem Missy Strawberry. Tak możecie mnie znaleźć, więc zapraszam. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie zaglądać. Co jakiś czas pojawiają się nowe rzeczy. Teraz przejdźmy dalej do otwierania. Jeszcze nie wspomniałam, że tamte spodnie kosztowały 29 zł, ale Wam pokazałam, więc tutaj mamy jakieś pudełeczko, jakieś zawiniątko. Przypuszczam, że to będzie jakaś biżuteria. Jacek tutaj rozpieczętuje nam. Tu znajduje się w środku dużo biżuterii, czyli wszystko, cała biżuteria, o której mówiłam. I teraz od razu Wam powiem, że każda biżuteria kosztowała 1 zł. Tutaj macie przykład, widzicie? Naszyjnik w kolorze złotym z zawieszką z motywem wiśni, 1 zł. I wszystkie właśnie tutaj produkty, które się znajdują, biżuteryjne, kosztowały 1 zł. Jacek, nie rozwal tych opakowań. Później do nich chowaj. Tutaj mamy wisiorek z truskawkami. Tak on wygląda, bardzo ładny. Tutaj mamy perełki i truskaweczki. Bardzo fajnie wygląda. Za jedyne 1 zł, moi drodzy. Więc myślę, że to była dobra okazja. Jacek, już tam nie rozwalaj, nie dotykaj, tylko załóż do tego i wiecie, o co chodzi. Jak chłop paluchem dotknie, to zaraz będzie po wisiorku. Już nie ma gdzie odkładać. A jeszcze przyjdzie jakaś paczka za sos, więc to nie jest wszystko. Ale to w kolejnym filmie, bo nie zdążyła dojść. Tutaj mamy kolejną bransoletkę. Bardzo fajna. Tutaj ma taki motyw serduszka do zapięcia. Też ona kosztowała 1 zł. Jackowi chyba też się podoba. Też by taką ponosił. Odpakowujemy kolejny łańcuszek albo coś. Nie wiem, co tam Jacek ma. Pierścionek. Mamy tutaj pierścionek. Spójrzcie, z truskawą. Bardzo fajny. Ja tu pamiętam, że brałam pierścionek w rozmiarze L.
Więc nie wiem, czy tam gdzieś jest napisany rozmiar, ale chyba nie. Może z tyłu na opakowaniu. Tak, jest to rozmiar L. Bo nie byłam pewna, czy to będzie dla mnie, czy dla kogoś. Wolałam wziąć większy. No tutaj Jacek ma trochę roboty przy tym odpakowywaniu tych małych pierdutów. Tutaj mamy kolejny wisiorek i on mi się bardzo podobał, bo tutaj mamy takiego, zobaczcie, muchomora, tylko żółto-złotego. Bardzo fajnie to wygląda. I on oczywiście był również za 1 zł. Oczywiście nagrywamy ten odcinek w noc sylwestrową, więc jeszcze jesteśmy nie gotowi, dlatego mnie nie ma za kamerą, więc nie jestem do końca zrobiona. Tutaj mamy kolczyki, piękne złote serduszka z kółeczkami i na końcu z pomponikami. I one również kosztowały 1 zł. I ostatni tutaj już produkt, przypuszczam, że to jest wisiorek z wisienkami. O, Jacek już nie ma cierpliwości, już rozrywa. Tutaj cały się poplątał. I tak, to jest z wisienkami ładnymi. Bardzo ładne są te wisiorki. Za 1 zł, gdzie wy dostaniecie taki wisiorek? No dobrze, sprawdźmy, co tam jeszcze jest w środku. Coś dużego. Przypuszczam, że to jest sweter. Zamówiłam również sweterek. Ciemnoszary sweter z okrągłym dekoltem. Kosztował 69 zł, ale on był na przecenie i chyba kosztował z jakichś 30. Tu jest przód, tak Jacek. I widać, że on jest dosyć taki cienki. Podejdź tu. Zobaczcie, on jest dosyć taki przezroczysty. Tam zresztą widać u góry. Coś mi się tutaj, jakaś nitkę widzę na środku. Trzeba zobaczyć, czy on nie jest zniszczony. Więc sweterek bardzo ładny, bardzo ciepły. Jest on w rozmiarze 50, więc też będzie bardziej oversize. Ale spoko. Mi się przydaje, nie mam żadnej bluzy. Ciągle nie znalazłam na tym świecie bluzy, która by mi się spodobała. Więc okej. Myślę, że jeszcze kilka rzeczy tam znajdziemy. I mamy tutaj prawdopodobnie skarpetki. Skarpetki oczywiście za 1 zł. Był one size i mamy tutaj Barta w przebraniu diabełka. Bardzo fajne. Miłe, Jacek pokazuje, że rozciągliwe, ale nie na jego stopę. Barta już opowiadałam, o Barcie było widać bardzo dobrze. Kolejne skarpetki, też oczywiście za 1 zł, bo było dużo skarpetek po 1 zł, więc sobie trochę nabrałam. Tutaj już mamy troszkę cieplejsze skarpetki, wyglądają na troszkę mniejsze. Są one w takim kolorze, to nie jest biały, tylko bardziej taki ekry. I mają tutaj niebieską górę, niebieską gumkę. Też fajne, jak za złotówkę, to całkiem spoko. Co tam jeszcze Jacek znajdzie w tym magicznym worze? I tutaj mamy szarą koszulkę o fasonie boyfriend z efektem z prania, nadrukiem czaszki i napisem wisdom, nie wiem jak to się czyta. 49 zł. Widzę, że już widzę po samym otwarciu, że ona jest dosyć przezroczysta. To jest rozmiar 48 i jest ona z New Look, bo widzę na metce, ale wydaje się, że będzie na mnie dobra. W sam raz. Może troszkę oversize. Bardzo fajny nadruk. Bardzo mi się podoba ta koszulka. Tak, Jacek, wszyscy wiedzą już, jak mam rozmiar na świecie. Z tego jestem zadowolona. Jacek powinien się uśmiechnąć, że jest zadowolony. A w międzyczasie otworzy kolejne skarpetki, które były za 1 zł. I są to białe skarpetki, które mają kwiatuszki dookoła kostki. Są to dosyć długie skarpetki. Jacek pokazuje, że rozciągliwe, ale właśnie nie wiem, czy sobie je zostawię, czy je sprzedam. Zobaczymy. Czy tam coś jeszcze mamy w worku? Kolejne skarpetki. Kolejne skarpetki, tym razem są to słodkie wisienki, lekko niebieskie, niebieski kolor skarpetek, bardzo ładne czerwone wisienki i wyglądają bardzo fajnie. Widzę, że Jackowi się rozciągliwość podoba. Stan techniczny sprawdzony. I tutaj mamy majtki, to nie będziemy pokazywać majtek. Coś jeszcze mamy? Czy to jest ta torebka?
Ja myślałam, że ona będzie większa. Zamówiłam torebkę i teraz spójrzcie, jaką dostałam. Oto torebka. Dla chomika. Dla chomika torebka. Weź na dół. Kosztowała ona 9 zł. Macie tutaj, proszę, 9 zł. No i oczywiście tutaj jest napisane portmonetka z dopinanym łańcuszkiem z nadrukiem Yang i Yong, czy jakoś tak. I ja oczywiście myślałam, że to jest torebka i kupiłam portmonetkę, więc pewnie ona będzie na sprzedaż. Jedna kieszonka, jest dosyć ładna, ale dla mnie będzie nieprzydatna. Myślę, że dla młodszej osoby fajnie by wyglądała nawet jak taka mini torebka. O, Jackowi się podoba, chyba pojedzie z nią. Jednak się nie podoba. Czy to jest wszystko? Wszystko! I to jest nasz cały haul zakupowy. Będą kolejne, bo to nie wszystkie rzeczy, które zamówiłam. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!